No i co, miałeś nic nie kupować i co? Nie wyszło znowu, nie? Chociaż i tak długo nic nie miałem. Konkretniej to SXF 350 2012 rok. Nie jest jakaś młoda maszyna. Wizualnie no jest do poprawy, bo plastiki, tu jest dziura, tu pęknięcie. Tu nie jest źle, ale jest jeszcze, nie ma okleiny, tylko ta wtapiana, jak to mówią. Może nie ściągniemy tego, ale plastików nie będę wymieniał, bo będzie jak z cerewką, że wymienię i zaraz będzie złom. Fajnie, bo rama odmalowana jest. Dużo dodatków takich, co kosztują dosyć, te piasty złote, stalona. No i co, na wtrysku oczywiście. No są takie pierdoły. O, z drugiej strony mamy ten dekielek fajny, podnóżki, RFX ta dźwignia. No sporo dodatków. Wachacz podobno zrobiony, wyszkiełkowany. Łożyska, takie tam pierdoły, także no i silnikowo tam głównie go kupiłem. Wizualnie, tak jak mówię, no jest do poprawy trochę rzeczy. Znaczy do poprawy może i nie, bo nie będę poprawiał. No i bolączka, rozrusznik, także boję się samemu gdzieś dalej jechać, bo niby kręci, jak się przytrzyma 2 sekundy, to dopiero zaczyna kręcić. Ale to by trzeba było zrobić, chociaż nie wiem kiedy, bo już zapomniałem, jak to jest. Wczoraj pół dnia tego przygotowywałem po zakupie do jazdy, czyli wymiana oleju, tak jak mówię, filtry. Filtr powietrza niby był czysty, ale po umyciu, zanim go umyłem, to też się tam trochę zmoczył, nie chciałem ten. Pierwszy raz moto kupiłem, co miało czysty filtr powietrza, taki jak ja zawsze mam. Czyli ładny, niebieski Airbox, czysty, wymyty. Co jeszcze? A łańcuch ogarnąłem sobie, bo też troszkę za luźny był. No, takie pierdoły. Tarcze jeszcze są zjechane dosyć. Ale to zobaczę jeszcze. A i ten materiał na gąbeczka jest dobra. Bo ten materiał tu sobie kupię. Linka wymieniłem od gazu, bo jedna była urwana. A i gripy nowe dałem. No. Tak to fajnie. Karbon taki na bak mamy. No i co? I tak to wygląda. Wydeszek Yoshimura, czy jak to się wymawia. No. Także co, no trochę nie wiążę jakoś długiej przyszłości z tym, pojeżdżę trochę, posprawdzam, jak to chodzi. Nie jest tak mocne jak CRF-a, jest dużo ta moc bardziej płynna. CRF-a zaraz wstawała, tu musimy dalej odkręcić, ale też wstaje, nie powiem. Porównamy z AXC350, bo jestem ciekawy bardzo. Krosówka enduro. Tylko nie wiem, jakie tam przełożenia, ale to tam sprawdzimy wszystko. No i tak, no co, wyjechałem się kawałek przejechać bez szaleństw, bo w dresach. Może pojedziemy dzisiaj gdzieś łańcuch, trochę sobie mocno nasmarowałem, trochę mi tu pochlapał, ale to tam nic. No, więc takie oto moto, pyknę parę zdjęć i lecimy się, doda na Instagrama i Facebooka, kurwa. Tak go wczoraj myłem 2 godziny i co, już go błotem upaćkałem. Czyli dzisiaj taki tylko filmik, powrót shota na YouTube'a. Odcinki nie będą tak często jakoś jak nieraz mogłem dodawać, bo no nie mam czasu jeszcze. Teraz z garażu nie ma odcinków też w ogóle, bo garaż robię. Ale jestem tylko na sobotę i niedzielę w domu. Więc no, tu garaż robić, tu jeździć, tu filmy montować, to akurat nie problem, bo w tygodniu mam czas. Ale no, na jazdę nie ma jeszcze czasu za bardzo. Więc nie wiem, czemu ja to kupiłem, jak nie mam czasu jeździć. Nie, no tam się tam chwilka się znajdzie zawsze, w niedzielę może, nie? Niedziela jest do tego przeznaczona wręcz. Chociaż pewnie dzisiaj i tak coś tam porobię w garażu. No, jak sobie wszystko ogarnę, to może coś tam wtedy garaż sobie fajnie zrobię, lepsze światło będzie. To i się coś ponagrywa, bo na zimę tam chłopaki chcieli parę motorów do remontu dać. Jeżdżą tylko te krzysie opy na tych MRF-ach i psują. No, ale to ten, kiedy się tam z nimi zgadam i się trzeba będzie karnąć, gdzie. Może po torze, bo nie byłem.
trochę tam jest wyrównane. No, także co, jedziemy. Jadę tu i kawałek. Czyli ten filmik taki bardziej co, jak i dlaczego. No, z drugiej strony tak to się prezentuje. Fajna, o, jeszcze osłonka, nie powiedziałem, Acerbis na tarczę i na podsilnik. A tak z tym rozrusznikiem jest. Trzymamy. I tak po 3 sekundach.